Mały smaczek. Cześć, to już siódmy mały smaczek, magiczna liczba. I tu bym wyszedł od pewnej refleksji, takiej myśli, która nachodzi mnie co jakiś czas, kiedy rozmawiamy sobie o fantastyce. Że fantastyka, będąca częścią kultury popularnej, ma te same problemy, popełnia te same grzechy, co reszta tej twórczości. Bo to, co. Często wydawało się bardzo nowatorskie, tak naprawdę nie jest takie. Kultura popularna raczej nie rozwijała literatury jako takiej, raczej proponowała rozwiązania już dawno obecne w tzw. Tak literaturze wysokiej, rzadko kiedy można było znaleźć w niej coś odkrywczego. Nawet te stereotypy postaci o wiele dłużej w niej funkcjonowały niż w literaturze no, uznawanej za wybitną. I takie pytanie, które w mojej głowie dość często się pojawia. To czy science fiction jest jeszcze w stanie opowiedzieć coś oryginalnego i coś nowego? Odpowiedź wydaje się oczywista. W końcu science fiction opowiada o przyszłości. Tam wszystko jest nowe. Wszystko jest odkrywcze. Każdy aspekt świata jest czymś dla nas niepojętym, wydawałoby się, ale to dość naiwne postrzeganie świata przedstawionego. Bo tak naprawdę wszystkie te historie wielokrotnie już były opowiadane. No, wspomnieć wystarczy o kilku najbardziej popularnych motywach. No, zacznijmy od wyprawy inauguracyjnej, czyli pierwsza wyprawa na daną planetę, na daną gwiazdę, do danego układu. Ile razy to już było? Przecież w zasadzie od tego się między innymi zaczyna fantastyka. Od pierwszego lądowania na Księżycu, podobnie z polską fantastyką, jedną z pierwszych powieści science fiction Lema są Astronauci, czyli opowieść o wyprawie na Wenus. No dobra, to wojna z obcymi. Dobrze, okej, okay, mogłem wybrać coś innego, wszak wojna światów Herberta George'a Wellsa to w zasadzie jeszcze wiek XIX. Przemiany społeczne i cywilizacyjne. To był późniejszy temat rozważań pisarskich. Samuels oczywiście też o tym pisał. Pisali też o tym amerykańscy twórcy i brytyjscy twórcy z Nowej Fali w latach 50., -tych, 60., -tych. i znowu powielekroć przerabiając ten motyw: pierwszy kontakt, obserwacja ewolucyjnej rasy to chociażby w fantastyce radzieckiej się pojawiało w twórczości strugackich globalne katastrofy w zasadzie, którego byśmy motywu nie wskazali on wydaje się być już oklepany. Tak jakbyśmy podobie postmodernizmu, żyli w świecie, w którym nie da się już nic nowego opowiedzieć. Oczywiście to jest z kolei naiwne stwierdzenie, po drugiej stronie również skrajne, pewnie równie fałszywe. No ale pytanie, gdzie są te nowości? One będą tkwić tylko w ekstrapolacji otaczającego nas świata, wynalazków, technologii, SI jest teraz modna, więc kolejne książki będą to znowu eksplorować. Ale szczerze mówiąc, to jest. Kolejna odsłona monstrum Frankensteina z twórczości Mary Shelley. No i troszeczkę przychodzi załamać łapki, bo wychodzi na to, że niewiele tutaj nowego się pojawia. Oczywiście ja wciąż wierzę, że przyjdzie kolejne pokolenie, coś się zmieni, jakiś przełom nastąpi i literatura znowu odkryje nowe tematy i nowe motywy gdzieś. Poruszy tym, tymi żardami kultury popularnej i zaproponuje coś. I chyba to też się dzieje czasem u niektórych twórców. Mam tutaj takiego właśnie pisarza, o nim chciałem dzisiaj opowiedzieć, który poszedł nieco inną drogą. To znaczy, u niego raczej nie odnajdziecie szczególnie nowatorskich pomysłów. On nie zaproponuje nowych motywów, zrobi coś innego. Połączy motywy, które wydawałoby się nie da się w spójny sposób zmontować i stworzyć z tego, Spójnej opowieści, spójnej historii. Denisowi, e, Taylorowi udało się. Ta historia, którą proponuje w swoim cyklu, cyklu Bobby Versum, nazwa jest nieco kuriozalna i zabawna i w sumie świetnie oddaje też nastrój panujący w tych książkach, bo Taylor pisze tak nieco humorystycznie. Te motywy łączą się. Co będę starał się zaraz Wam przedstawić i opowiedzieć. Przeczytam Wam, jak rozpoczyna się cała ta historia. Jak zaczyna się pierwsza powieść cyklu Bobby Versum Denisa E. Taylora. Czyli utniecie mi głowę. Uniosłem brwi, patrząc na handlarza. Prowokowałem go. Wiedziałem o tym, on o tym wiedział, ja wiedziałem, że on wie. Uśmiechnął się szeroko. Chętny grać w tę grę, póki ja i mój portfel słuchaliśmy go w skupieniu. Proszę pana, jestem Bob. Proszę, nie rozmawia pan z moim ojcem. Mądrowiec filmy Cryo Eterna według przywieszki nazywający się Kevin kiwnął głową i wskazał wielki plakat przedstawiający w upiornych szczegółach procedurę kryogeniczną. Poświęciłem chwilę, by odnotować pamięci garnitur od Armaniego i fryzurę za 100 dolarów. Wyglądało na to, że w kryogenice jest kasa. Bob, całego ciała nie ma sensu zamrażać. Pamiętaj, koncepcja jest taka, że czekamy na postęp w medycynie, żeby móc wyleczyć to coś, na co umarłeś. Kiedy będą cię w stanie ożywić, na pewno już dawno będą umieli wyhodować ci nowe ciało. Zresztą to będzie łatwiejsze niż próba doprowadzenia starego do porządku. Brzmi od czapy, więc to może być prawda. No dobra, Kevin, kupuję to. Spojrzałem na papiery, które przede mną rozłożył. 10 tysięcy zaliczki, roczne raty, ubezpieczenie. Kevin stał cierpliwie, nie przerywając mi przeglądania tych informacji. Może i byłem upojony swoim świeżym pieniądzem, ale po ponad 10 latach pracy jako inżynier i właściciel firmy nie potrafiłem zrobić niczego bez przejrzenia całej dokumentacji. W końcu się nasyciłem, podpisałem papiery, wypisałem czek i podaliśmy sobie z Kevinem ręce. Jesteś teraz klientem Crio Eterna Incorporated, powiedział wręczając mi kartę. Trzymaj ją przez cały czas w portfelu. W przypadku śmierci skontaktują się z nami. Kiedy zostanie stwierdzony zgon, my. utniecie mi głowę. No tak. I zamrozimy ją. Do czasu postępu w medycynie, wystarczającego, by Cię ożywić. W pakiecie informacyjnym są wskazówki, jak ustanowić fundację. Podał mi grubą, jaskrawo-niebieską teczkę, w ledwie widoczne chmurki z wielkim korporacyjnym logo. Zaraz wydrukujemy oficjalne dokumenty i wyślemy pocztą na Twój adres domowy. Yy, I na koniec witamy w Cryo Eterna. Tak, dokładnie tak rozpoczyna się epopeja Boba, a raczej Bobów, czym zaraz powiem. No właśnie, można by się teraz spodziewać, że to będzie książka o facecie, który oczywiście w końcu założenie jest takie, ginie i zostaje ożywiony w przyszłości. No i w sumie to tak jest. Tylko autor wprowadza parę zmian w życie nieszczęsnego Boba. Otóż Bob ginie w wypadku i zostaje odtworzony jedynie jako wgrany umysł. Można powiedzieć, że esin, ale w końcu to jest nagrana. Czyjaś osobowość, czyjś umysł. Człowiek, ale bez ciała. Gdzieś w dalekiej przyszłości, na Ziemi, zmieniło się prawodawstwo. Stare umowy nie obowiązują. Bobowi nikt nie będzie świadczył usług, nikt mu nie da nowego ciała, a przynajmniej nie takie, na jakie liczył. Jak się okazuje, stanie się jednoosobową załogą i oprogramowaniem statku kosmicznego, który zostanie wysłany właśnie na wyprawę inauguracyjną do Układu Gwiezdnego, najbliższego Ziemi, do Proximy Centauri. No, ale znowu, gdybyście myśleli, że cykl jest o tym, jak Bob podróżuje do Proxima Centauri i to, jakie przygody go spotykają, to nie macie racji. Znaczy, macie rację, to też jest o tym. Bo tutaj chwytem bardzo oryginalnym w moim odczuciu, który zaproponował Taylor, jest powielenie bohaterów. Bob w końcu już nie jest tylko osobowością na, że tak powiem, hardworze białkowym, jest oprogramowaniem w statku kosmicznym. Może się kopiować i zaczyna to robić. I z każdym kolejnym tomem Bobów jest coraz więcej. A każdy Bob ma inną historię do opowiedzenia. Jeden eksploruje układy gwiezdne. Inny zajmuje się ratowaniem ludzi. Ludzkość, ta, która ocalała, nieliczna, musi być ewakuowana z ziemi, która już nie nadaje się do życia. I pojawiają się kolejne motywy. Kolejne iteracje Boba prowadzą własne badania, pojawiają się w innych układach gwiezdnych, rozwijają naukę i technologię. Czas pędzi naprzód. Dla nich czas nie ma znaczenia, bo są sondami von Neumanna. A jeśli ktoś nie wie, czym jest sonda von Neumanna, to tak szybciutko wytłumaczę, że jest to hipotetyczny pojazd zdolny do podróży międzygwiezdnych, który posiada na swoim pokładzie jako załogę SI, rusza do innego układu samoreplikuje się tam i jego kolejne kopie rozsłane są po kolejnych układach, to miałby być sposób na kolonizację kosmosu, a jednocześnie jest jednym z ciekawszych motywów we współczesnej SF, bo sondy von Neumanna potrafią być bardzo często wrogami ludzkości w niektórych cyklach powieściowych, czy w niektórych powieściach, zwłaszcza kiedy występują w odmianie sądy berser, czyli te, które się powielają i będą niszczyć cywilizację. Jest też sonda Bracewella, odmiana sondy von Neumana, ona byłaby nastawiona przede wszystkim na kontakt z inną cywilizacją. I ciekawe, co tu proponuje Taylor, to jest nie osadzenie sond von Neumana jako technologii egzotycznej dla bohaterów powieści, najczęściej ludzi, tylko właśnie jako bohaterów całego cyklu. To nie oni są dziwni, to jest to, co oni spotykają, będzie dziwne dla nas, a Bob, czy kolejne iteracje Boba, będą fajnymi bohaterami, którzy... Kiedyś, dawno temu, na naszej ziemi, w naszych czasach, odpowiadających nad obecnym czasom, był oryginał nerdem, który miał własną firmę, był zafascynowany fantastyką, popkulturą i nagle w przyszłości zostaje postawiony w sytuacji no, nietypowej dla niego. A potem kolejne jego wersje mierzą się z jeszcze większymi zagrożeniami. Więc w sumie, czego tutaj nie ma? Bo to jest jak efekt kuli śnieżnej. Na początku macie opowieść o facecie, który zapisuje się do firmy eksperymentalnej, by móc być wskrzeszonym w przyszłości. Potem macie opowieść o osobowości wgranej do statku kosmicznego, które wyrusza do innego układu. Potem pojawiają się kopie i nagle pojawiają się nowe tematy: ratowanie ludzkości, walka z obcą cywilizacją, obserwacja innej rasy na poziomie mniej więcej kamienia łupanego i pchnięcie ich ewolucji do przodu taki denikanowski ściśle pomysł. Pojawiają się wątki obyczajowe, bo ludzkość, która ocalała i wyemigrowała do innych układów, musi zmierzyć się z prawdą, że gdzieś nad nimi są właśnie te sądy von Neumann, ci bobowie, którzy nad nimi gurują umysłowością no i przede wszystkim są nieśmiertelni, i nagle się okazuje, że ludzie. Mają problem, że to zaakceptować, więc pojawia się cały wątek fabularny o przemianach cywilizacyjnych, społecznych, o tym jak część ludzi tego nie jest w stanie przyjąć do siebie, a część próbuje współpracować. To bogactwo tematów rozwija się z każdym kolejnym tomem, a w tej chwili tomów już jest cztery. Bo pierwszy, nasze imię Legion, nasze imię Bob, to tak naprawdę zaledwie kilku bohaterów. Gdyż jest nas wielu, kolejny tom, to już rozbudowa tych wątków. Które zamykają się w trzecim tomie, czyli we wszystkich tych światach, i dopiero czwarty tom proponuje nowy typ opowieści. Ten czwarty tom nazywa się Niebiańska Rzeka. I widać na tym wszystkim też ewolucję warsztatu pisarskiego autora ale o tym może za chwilę. Więc ja nawet nie próbuję tutaj dokładnie opowiedzieć fabuły, bo ich jest kilka i w sposób bogaty to przedstawia autor. Sam bohater, tak jak mówiłem, nerd, jest ciekawą postacią. I tutaj to, co pisze Taylor kojarzy mi się z twórczością Andiego Wire'a. Fantastyka, zwłaszcza bliskiego zasięgu, najczęściej jest fantastyką dystopijną. Ona straszy albo przestrzega nas. Najczęściej światy przyszłości są ponure, społeczeństwa zniewolone, technologia dominuje nad ludzkością, zamiast jej pomagać, i tu można by mnożyć te wszystkie przerażające motywy. Ale Wire, który napisał Marsjanina, który napisał Hail Mary, jest. Pod tym względem oryginalny, że on pokazuje optymistycznie przyszłość. I coś podobnego ma w sobie też cykl Taylora. Problemy się pojawiają, ale główni bohaterowie są w stanie je rozwiązać. Ogólnie panuje nastrój radosny, wręcz humorystyczny, miejscami. Nawet jeśli pojawiają się zagrożenia egzystencjalne dla ludzkości, to nie jest pokazane na takim poziomie jak, nie wiem, Ostatni Brzeg Nevilla Szuta czy twórczość Watson. Taylor próbuje pokazać, że w tej przyszłości zawsze będzie kryć się jakaś nadzieja. Chociażby właśnie w Bobach, których wreszcie będzie kilka tysięcy i oni, jak ta wspomniana wcześniej kula śnieżna, ogarną sporą część galaktyki. Będą stali za rozwojem technologicznym ludzkości, umożliwią jej przetrwanie i rozwiążą prawie każde zagrożenie, które stanie na ich drodze. Czwarty tom, Niebiańska Rzeka, jest już nową opowieścią. Ewidentnie czuć. Że autor stara się zmierzyć z nieco bardziej skomplikowaną fabułą, też w ogóle powieścią najgrubszą z nich wszystkich. Pokazuje pierwszy kontakt z kolejną cywilizacją, która zamieszkuje coś na kształt pierścienia Nivena. Pierścień Nivena to megastruktura, hipotetyczna oczywiście, czyli habitat, pierścień opasujący gwiazdę, ogromna przestrzeń mieszkalna. Z dostępem do ogromnej ilości energii. Tutaj w książce Taylor zaproponował topopolis, to jest taka pewna odmiana pierścienia wena. tu nie będę dokładnie opisywał na czym polega, bo nie umiem nawet słów dobrać, żeby przedstawić kształt. Najlepiej sobie wygooglajcie, to jest bardzo fascynujący temat. No i to topopolis jest głównym tematem i główną scenerią wydarzeń czwartego tomu, gdzie bohater mierzy się właśnie z tym pierwszym kontaktem, próbą poznania rasy, która zamieszkuje. to, to Topopolis i Pytanie, dlaczego je zamieszkuje, skoro jest na dość niskim poziomie technologicznym, kto zbudował tej rasie no, tą niesamowitą megastrukturę. To nie koniec oczywiście cyklu, bo w tej chwili Taylor pracuje, już nawet napisał, piąty tom. On nie wyszedł nawet jeszcze po języku angielskim, wyjdzie gdzieś pod koniec chyba 24 roku. Taylor to autor kanadyjski, i też ciekawa jest historia, która przywiodła go do opublikowania swoich książek. Bo pierwotnie nie mógł znaleźć wydawcy na powieści z cyklu Bobiwersum. Pierwszy tom wydał w self-publishingu po tym, jak żadne wydawnictwo nie chciało się podjąć tego. I on odniósł sukces, ale nawet nie jako książka, jako taka, tylko bardziej jako audiobook. Zresztą zdobył nagrodę Best Science Fiction Audiobook. Wydany zresztą został na platformie Audible. Kolejne tomy były już większym sukcesem i wtedy już wydawcy się pojawili. W tej chwili Taylor to chyba, tak czuję, jak czytałem o nim, dość wschodząca gwiazda fantastyki, zwłaszcza tej takiej optymistycznej, rozrywkowej. Finalista wielu konkursów, to jest znalazły między nimi. Konkursu Sejon Awards, czyli to jest nagroda dla spekulatywnej fikcji, czyli fantastyki, przyznawana w Japonii. To pokazuje, że gdzieś jest wydawany daleko poza Ameryką Północną. A to samo w sobie jest dowodem na to, że to dość ciekawa propozycja literacka. Jej popularność, wyjście poza pewne schematy, umieszczenie wielu bohaterów, przydzielenie im osobnych wątków, ale w takiej bardzo potężnej skali, sprawiło, że. Tam każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Każdy miłośnik hard science fiction, bo to jest klasyczne hard science fiction. Zdecydowanie. Jakim to jest stylem pisane? No, bardzo prostym. I być może to mógłby być zarzut, bo jeśli szukacie jakiejś literatury finezyjnej, kunsztownej, tu tego nie dostaniecie. To są świetne czytadła po prostu. Przystępnie jasno przedstawione, ale czasem nawet zbyt prosto. Zwłaszcza pierwszy i drugi tom. Tu jeszcze widać, że autor ten warsztat swój doszlifowywał. W czwartym tomie ewidentnie można poznać jak to wszystko rozwija się u niego. Narracja jest pierwszoosobowa i to może być konfudujące, bo Książka jest podzielona na bardzo wiele rozdziałów. Każdy rozdział, to jest tą techniką point-of-view, pisany trochę jak Grzeotron, było za każdym razem ktoś inny jest tą punktem centralnym wydarzeń, inny z Bobów. Za każdym razem Bob mówi o swoich przygodach, tylko za każdym razem jest to inny Bob. Ich jest coraz więcej, czasami można się pogubić, z którym mamy do czynienia. Zwłaszcza, że z każdym kolejnym tomem kolejne pokolenia Bobów, kopie jego zmieniają się. Oni ewoluują. Coś jednak powoduje, że oni nie są tacy sami. Każdy się inaczej rozwija, ma inne doświadczenia, więc mamy tych, którzy będą eksploratorami bardzo odważnymi, mamy trochę intrygantów, mamy tych, którzy będą walczyć i przez to, że każdy z bohaterów ma to samo imię, to może bardzo rozmydlić z tychże bohaterów, uczynić ich mniej wyrazistymi i niestety miałem takie odczucie. Co nie jest w żaden sposób wadą gdzieś deprecjonującą książkę Cały cykl. Ja ze swojej strony mogę absolutnie polecić, bo dla mnie to było odkrycie sprzed kilku miesięcy. Nie żeby był to cykl jakiś niezwykle ambitny, ale dostałem coś nowego, dostałem coś oryginalnego. Bardzo się tym ucieszyłem, znalazłem świetne pomysły, motywy, a jeszcze będąc herpegowcem, kupę inspiracji do swoich kampanii science fiction w Role Playing Games. Nieważne, czy te w terpegi grywacie, czy nie, ale jeśli lubicie twardą fantastykę naukową, to fajnie jest sięgnąć właśnie po to, co Taylor zaproponował i tak jednym ciągiem te cztery książki pochłonąć. One się świetnie czytają i z całego serca wam je polecam. Na dziś mały smaczek się już kończy i zapraszam za dwa tygodnie na kolejną odsłonę tego malutkiego cyklu. Na razie mały. Smaczek.